rośnie bezrobocie, coraz mniej jest ofert pracy. Kryzys gospodarczy coraz mocniej dotyka Suwalczan. Dawno nie było tego, żeby liczba pozostających bez pracy wzrastała latem, w sezonie. Na koniec lipca wyniosła ona 4088 osób. Była o 100 wyższa niż miesiąc wcześniej i aż o 1133 niż rok wcześniej. W tym roku doszło nam 70 ponad osób takich z przyczyn zakładu pracy. Na szczęście nie ma zwolnień grupowych w Suwałkach. Na pewno też wzrosła ilość bezrobotnych do 25 roku życia, lekko też, dlatego że pierwsze były też pierwsi absolwenci naszych tutaj, naszej szkoły, wyższej szkoły zawodowej też się już rejestrowały. Głównie się rejestrowali absolwenci pod kątem staży, którzy właśnie od w sierpniu zorganizowaliśmy ponad 70. Myślę, że trochę tym samym napędziliśmy sobie też tą liczbę bezrobotnych młodych. Sytuację ratują nieco pieniądze na dotacje dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Bezzwrotna pożyczka wynosi około 18,5 tysiąca złotych. Zapisało się 160 osób na 55 dotacji tylko, także tutaj będzie spora selekcja. Dotacje będą poprzedzone kursem, dwie grupy pójdą na kurs ABC przedsiębiorczości. Robimy to co roku i z wielkim, że tak powiem, sukcesem. Osoby, które biorą udział w tym kursie ABC przedsiębiorczości są zawsze zadowolone, bo trochę rozjaśnia im jak gdyby też całość biznesu przyszłego. Suwalski Urząd stara się o kolejną transzę z rezerwy ministra pracy na dotacje dla marzących o własnym biznesie, dla przedsiębiorców na doposażenie stanowisk oraz na prace interwencyjne. Aż połowę zgłoszonych miejsc pracy stanowią oferty dotowane przez urząd. Od początku roku 700 młodych osób zostało skierowanych na staże zawodowe. Sami absolwenci, ewentualnie bezrobotni, którzy spełniają warunki, żeby pójść na staż, sami szukali sobie pracodawców. Także no, 70 osób znalazło pracodawców chętnych do zorganizowania staży w ciągu dwóch dni. Pracodawcy nic to nie kosztuje. Urząd wypłaca stażyście miesięczne stypendium sięgające 670 zł miesięcznie. To trochę więcej niż wynosi zasiłek dla bezrobotnych. Z 10 do 20% wzrosła liczba uprawnionych do pobierania zasiłku, co oznacza, że pracowali oni przynajmniej przez ostatnich 12 miesięcy. Osoby są po prostu zwalniane w jakiś sposób, za porozumieniem stron najczęściej, bo to są po tych okresach zamkniętych, tzw. umowy na czas nieokreślony, przychodzą tutaj do nas i to nie jest z przyczyn zakładu pracy, ale można się domyślić, że to jest z przyczyn zakładu pracy po ilości tych właśnie uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Bo niestety ofert pracy jest dla nich coraz mniej, od początku roku aż o 1000. Jest sezon, liczyliśmy na oferty budowlane. Niestety tych ofert budowlanych też jest jak na lekarstwo. No, powiem, że tylko w tej chwili, w tym tygodniu dysponujemy 90 ofertami, co w zeszłym roku było około 300. W Suwałkach pracę można znaleźć głównie w sklepach i zakładach fryzjerskich lub kosmetycznych. Praktycznie nie ma wolnych miejsc w biurach i dla osób z wyższym wykształceniem. Bardzo skurczył się ponadto rynek ofert pracy za granicą. Dopiero od dłuższego czasu, chyba pierwsza w tym roku, napłynęła oferta z Irlandii. Co było w ubiegłym roku i dwa lata temu, to przecież tych ofert było mnóstwo zagranicznych. Są takie oferty, jeżeli chodzi o Everest, to są do Słowenii, na Cypr, do Słowacji. Trochę było sezonowych na zbiór truskawek, ale nie można powiedzieć, że to były jakieś tam coś takiego fantastycznego, po prostu coraz mniej. Prognozy są więc niewesołe. Wkrótce rzeszę bezrobotnych powiększą ludzie, którzy sezonowo pracowali za granicą i w kraju. Za kilka miesięcy ma zapaść ostatecznie decyzja w sprawie przebiegu trasy szybkiej kolei z Warszawy do Suwałk i do granicy z Litwą. Dzisiaj pewne jest tylko to, że wbrew zapowiedziom nie powstanie ona do 2015 roku.
Z listy projektów kluczowych modernizację tej linii kolejowej wykreśliło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Protestują władze Suwałk. Interwencję podjął poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u wiele się inwestycji od województwa podlaskiego, w tym od Suwałk i innych miast, oddala. Już wystarczy chociażby przypomnieć przerwanie budowy obwodnicy Augustowa, odsuwanie w czasie rozpoczęcia prac przy obwodnicy Suwałk, niewiadomą, jeżeli chodzi o przebieg drogi ekspresowej S8. Ostatnio pojawiły się pomysły, że ma ona ominąć Białystok nawet, ominąć Augustów, przebiegać przez Ełk. Decyzji jeszcze nie ma. Podobnie jest z wyznaczeniem trasy kolejowego korytarza Rail Baltica. Ostatnie pomysły Ministerstwa Infrastruktury mówią, że ominąłby on Sokółkę, Dąbrowę Białostocką i Augustów, a z Białegostoku powiódł przez Grajewo, Ełk i Olecko do Suwałk. Ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczny pomysł, bo ten pomysł plus to co się dzieje wokół budowy dróg ekspresowych, o czym przed chwilą wspomniałem, może spowodować wykluczenie komunikacyjne znacznej części województwa podlaskiego, a wykluczenie komunikacyjne oznaczać będzie siłą rzeczy, nie ma innej możliwości, wykluczenie cywilizacyjne. I w związku z tym trzeba uczynić, jestem o tym przekonany głęboko, wszystko co możliwe, żeby te błędne, szkodliwe decyzje oddalić. Jarosław Zieliński wystąpił do ministra infrastruktury z interpelacją poselską, w której zapytał, czy zostanie utrzymany pierwotny przebieg linii przez Sokółkę, Dąbrowę i Augustów oraz kiedy planowana jest modernizacja. Dowiedział się, że decyzja uzależniona od wyników prac konsultantów zapadnie pod koniec bieżącego roku. Dotychczasowe badania wskazują, że ze względów ekologicznych i ekonomicznych eksperci przychylają się do wariantu przez Ełk i Olecko, a nie przez Sokółkę, Augustów i inne miejscowości. Samorządowcy, którzy zarządzają miastami i gminami położonymi blisko tej obecnej linii kolejowej, poprosili mnie o zorganizowanie spotkania. Takie spotkanie się odbędzie w najbliższych dniach, w najbliższy poniedziałek w Sokółce i tam wspólnie z samorządowcami zastanowimy się, co robić, żeby tego typu błędne, szkodliwe zamiary oddalić. Ja myślę, że pierwszym krokiem powinno być wspólne nasze wystąpienie samorządowców i parlamentarzystów do rządu, żeby jednak taka decyzja nie zapadła, by jednak rząd zdeklarował, że utrzyma przebieg linii kolejowej według trasy obecnej i żeby jednoznacznie zdeklarował, że w najbliższym możliwym czasie, tu chodzi oczywiście o konkretne deklaracje, ta linia będzie modernizowana. Minister zapewnił posła, że ewentualny wybór wariantu przez Ełk nie oznacza, że resort zapomni o bieżącym utrzymaniu linii Białystok-Augustów-Suwałki. Jeżeli chodzi o pieniądze do 2015 roku, to znajdą się one na modernizację odcinka z Warszawy do Tłuszcza. Szacowany na 700 milionów złotych remont odcinka Suwałk do Trakiszek traktowany jest zaś jako projekt rezerwowy. Musimy wszyscy się zmobilizować, aby te zabiegi, aby pozbawić województwo podlaskie ważnych inwestycji okazały się nieskuteczne, bo jeśli się społeczeństwo, jeśli samorządowcy, parlamentarzyści, inne osoby, które mają możliwość wyartykułowania swojego głosu, nie zmobilizują, nie będą działały razem, to możemy na tym bardzo dużo stracić. Na szczęście najmniej stracić mogą Suwalczanie, bo trasa musi przebiegać przez nasze miasto. Przebieg szybkiej kolei, mówi się o prędkości 160 km na godzinę, z Białegostoku przez Ełk będzie dłuższy o 33, ale po przebudowie o 18 km. Najgorsze, że nikt nie zna odpowiedzi, kiedy po 2015 roku i które odcinki korytarza Rail Baltica będą modernizowane. Zależeć to będzie od dostępności funduszy Unii Europejskiej i kondycji budżetu państwa. Pechowo zakończyła się nocna eskapada dwóch młodych złodziejaszków. Wpadli na gorącym uczynku włamania i grozi im nawet do 10 lat więzienia. Wszystko działo się w nocy na osiedlu przy ulicy Janusza Korczaka. Dzisiaj około godziny 2 w nocy policjanci patrolujący parkingi samochodowe na osiedlu Korczaka zauważyli dwóch młodych mężczyzn włamujących się do samochodów. Złodzieje na widok mundurowych zaczęli uciekać. Jeden ze sprawców biegł, a drugi odjechał rowerem. Po krótkim pościgu obaj zostali zatrzymani, a resztę nocy spędzili w policyjnym areszcie. A razem z zatrzymanymi złodziejami odzyskano skradzione mienie z Volkswagena Golfa i małego Fiata.
Przedmioty znalezione przy nich, takie jak radioodtwarzacz, głośniki samochodowe, okulary, mapa. Dwaj poszkodowani, którzy zostali ustaleni, rozpoznali jako swoją własność. Ustalono tutaj, że sprawcy wybili szyby w co najmniej dwóch samochodach, w Volkswagenie Golfie i w Fiacie 126P, a następnie skradli z nich pozostawione akcesoria. Właściciele odzyskali skradzione przedmioty, a złodzieje czekają na decyzję prokuratora i sądu. Starszy sprawca ma 18 lat, a młodszy 17. Poza tym młodszy był pod wpływem alkoholu, miał prawie promil alkoholu w organizmie i jest dodatkowo pensjonariuszem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie. Obaj usłyszą zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jak pech, to pech. Wygląda na to, że kraść w Suwałkach się nie opłaci. Powoli kończą się czwarte suwalskie teatrakcje 2009 rok. Prawie 3 tygodnie w różnych punktach miasta można było obejrzeć i uczestniczyć w wielu ciekawych inscenizacjach i koncertach. Nawet w ruinach pałacu hrabiego Paca w Dowspudzie wystawiono spektakl Kamienie w kieszeniach. Scena prapremier in vitro. Dzisiaj zapraszamy wszystkich na Sejnejską 18. Tam w siedzibie teatrakcji odbędzie się koncert zespołu Ładada. Rzeszowski zespół, który gra muzykę bardzo taką żywiołową i energetyczną, ponieważ to są rytmy brazylijsko-kubańsko-afrykańskie. Także będzie dużo bębnów, będzie na pewno głośno i wesoło. Od czwartku rusza cykl spektakli o ludności żydowskiej i jej kulturze. Jutro w czwartek, 20 sierpnia, zmiana tematyki. Będzie dominowała tematyka żydowska. Od 13 do 15 będą akcje teatralne. Te akcje przeprowadzi Plama, czyli Suwalski Teatr Form Czarno-Białych Plama oraz Performeria Warszawy. I będą one miały miejsce na ulicy Chłodnej, Noniewicza, Waryńskiego, czyli w tych miejscach, gdzie kiedyś przed wojną mieszkali Żydzi. O 20 kontynuacja owej tematyki żydowskiej w podwórzu Muzeum Marii Konopnickiej. Zapraszamy na spektakl 13 fałszywy miesiąc. Spektakl ten zostanie zaprezentowany przez suwalską grupę Nie po godzinach. I również w piątek tematyka żydowska w kinie Bałtyk o 22:30. Zapraszamy wszystkich na film Polin, Okruchy pamięci. Reżyserką tego filmu jest pani Jolanta Dylewska. Po emisji będzie również spotkanie z nią. Na suwalskim Manhattanie przy Witosa 4A kończy się także akcja Mural. Pozostawia po sobie trwały ślad. W tym tygodniu akcja Mural będzie miała miejsce od środy, czyli od dzisiaj do piątku. I w tym tygodniu warsztaty, na przykład warsztaty breakdance. Oprócz tego ostatniego dnia, czyli 21 w piątek, będzie uroczyste odsłonięcie muralu, czyli tego malowidła, które było malowane przez te wszystkie 3 tygodnie. Oraz będzie emitowany film, który będzie taką dokumentacją tego, co się działo, czyli wszyscy uczestnicy akcji Mural będą mogli zobaczyć siebie na tym filmie. I 21 sierpnia, czyli właśnie w piątek, zarówno czwarte suwalskie te atrakcje, jak również akcja Mural niestety już zakończą się. Już w piątek zakończeniem akcji Mural przejdą do historii czwarte suwalskie te atrakcje 2009.